bo okazuje się, że tak naprawdę Polska leży na tykającej bombie ekologicznej. To się skończyło takim reportażem, który się nazywał Wody Czerwone, który zrobiliśmy razem z Olgą Orzechowską i Filipem Folczakiem. To jest obraz Polski, która jest usiana nielegalnymi składowiskami niebezpiecznych odpadów. Rakotwórczych, trujących, wybuchowych, żrących. Takich miejsc jest ponad 400 w całej Polsce. Według niektórych danych przybywa 100 każdego roku. To jest wielki problem dla ludzi, którzy mieszkają gdzieś blisko. A największe składowisko niebezpiecznych odpadów, które znajduje się w Rogowcu pod Bełchatowem, zaraz obok tej dużej elektrowni, która tam jest, tam jest 50 tysięcy ton do usunięcia. 600 milionów złotych może to kosztować.